Rok 1980, Festiwal Solidarności. Ja już byłem człowiekiem po przejściach życiowych. Nie ukrywam, że kiedy dowiedzieliśmy się, że strajkuje Wybrzeże, to byliśmy, ja mówię o grupie moich znajomych, byliśmy całym sercem za robotnikami Wybrzeża, ale kiedy jeszcze się przyłączyły strajki na Śląsku, to już doszliśmy do wniosku, że Solidarność Zawodowa, a ja pracowałem w zakładach górniczo-hutniczych Bolesław Bukownie koło Olkusza, nie pozwala na to, żebyśmy milczeli. No i nie ukrywam, że zrobiliśmy wespół z takimi ludźmi jak bracia Kulikowie, Wacek Boroń, inżynier Łaskawiec, Strojny, Gajewski, taki Tadziu inżynier. No zrobiliśmy, że tak powiem, bardzo krótkotrwały strajk, bo jak można strajkować w środowisku, gdzie 90% załogi to byli chłoporobotnicy. Chłopi, którzy mieli gospodarki swoje i mówili, ja tam idę tylko po węgiel, żeby węgiel dostać. No, nie? No i tak się sprawa potoczyła, że ale już zarysował się taki rdzeń osób niezadowolonych z Centralnej Rady Związków Zawodowych, czyli z tych związków CRZZ-u, bo tak to się kiedyś nazywało. No i chcieli nas, że tak powiem, tych co wyrywniejszych, po prostu zagospodarować. I zrobili poszerzone plenum związków zawodowych i nas zaprosili na to. No i tak się złożyło, że tam się udaliśmy, no i na te spotkanie, no i w pewnym momencie zaproponowali, że nas dopiszą do tego plenum związkowego, no i tu muszę powiedzieć, kolega Rysiu Kulik, tak, bardzo zacny chłopak, stwierdził, że w żaden sposób i można by było to spuentować lub użyć określenia, panowie, kto jest przeciw, to wychodzimy. No i wyszliśmy. Jak wyszliśmy, to od razu podjęliśmy decyzję, że zawiązujemy komitet założycielski związków zawodowych, bo to już było po podpisaniu porozumień. No i część, wiadomo, jak to wśród Polaków. Część optowało za Jastrzębiem, część za Gdańskiem. Czterech kolegów pojechało bezpośrednio do Gdańska, ale w Gdańsku powiedzieli, że należy rejestrować związek u siebie. Jedni się pojawili na Hucie Katowice, inni się pojawili w Jastrzębiu. Także okazało się, że założyliśmy ten komitet założycielski i powstała Solidarność ZGH Bolesław. I znowu jedyny, gdzie znowu ja funkcjonuję, to byłem najmłodszym członkiem komisji zakładowej. No i muszę powiedzieć, że no już jakieś doświadczenie życiowe mnie nauczyło czegoś, co się nazywa takie patrzenie w przyszłość. I kiedy u nas na wydziale powiedzieli, w którym pracowałem, a to był transport samochodowy i sprzętu ciężkiego, jak wszyscy koledzy zaczęli krzyczeć, dobra, zostań naszym przewodniczącym, to ja takie znamienne słowa w ten czas powiedziałem. Słuchajcie, koledzy, dzisiaj mi wszyscy mówicie, chodź, będziesz naszym przewodniczącym, a jak ja wam powiem, idziemy wyrzucić brygadzistę, pójdziecie wszyscy za mną. Kierownika, pójdziecie wszyscy za mną. Dyrektora, pójdziecie wszyscy za mną. Ministra, pójdziecie wszyscy za mną. Ale jak powiem wam, weźcie się do roboty, to mnie wyrzucicie. I muszę powiedzieć, że tak się stało.